Instalacja Tomasza Bayera, Minimalizm Guantanamo, to praca w duchu kulturowego jammingu, w duchu alterglobalizmu. Widzimy rodzaj klatki, w której mamy posłanie, pomarańczowy ubiór, taki, który właściwie nie pozwala manifestować swojej indywidualności, podstawowe przedmioty do przebywania w tej celi oraz przedmioty kultu religijnego, mamy tam różaniec i Koran, naznaczają podejrzanego o związki z tym, co dzisiaj jest takim jednym z pierwszych elementów świata terrorystycznego, czy też skojarzeń z terroryzmem, a więc religia w tym wypadku. Odwzorowanie jeden do jednego celi więziennej, w której przechowywano Saudyjczyka posądzanego o terroryzm. Tenże Saudyjczyk zmarł w 2006 roku. Oficjalną wersją było samobójstwo. Niemniej po oględzinach niezależnego patologa uznano, że prawdopodobnie był ofiarą tortur. Praca Tomasza Bayera dotyczy tym samym jednej z kluczowych kwestii dzisiejszego świata. Zagrożenia terroryzmem samym w sobie, współczesnym terroryzmem, a z drugiej strony tym, kim jest dzisiejszy człowiek i jak wokół idei człowieka oraz jego podmiotowości tworzymy prawa człowieka. Ale tutaj jest jeszcze jeden bardzo istotny element, zawarty już w samym tytule. Minimalizm Guantanamo, czyli minimalizm seryjnie wyprodukowanych klatek dla więzienia znajdującego się na Kubie, gdzie przetrzymuje się terrorystów, zostaje przeniesiony do galerii i porównany z minimalizmem, czy też odniesiony do minimalizmu. Minimalizm był jednym z ostatnich, niektórzy twierdzą, że ostatnim kierunkiem, zwieńczeniem całego tropu modernizmu, który gloryfikował i rozwijał ideę postępu w sztuce. Tomasz Bayer w tej pracy odzywa się trochę do naszych sumień, nas, odbiorców kultury, którzy przecież właściwie krytycznie powinniśmy traktować całą kulturę, nie tylko w sensie wykwitów sztuki, ale tego wszystkiego, co tworzymy, świata idei, wreszcie do naszych sumień jako części tego świata, który jest też współodpowiedzialny za kształtowanie dzisiejszych praw człowieka oraz nas, bo muzeum, w którym się znajduje praca, jest w Polsce, którzy do dzisiaj nie rozliczyliśmy się ze sprawą tak zwanych tajnych więzień CIA, czyli tego samego wątku, który ma miejsce w Guantanamo, gdzie, i tutaj jest jeszcze jeden ważny element tytułu, gdzie więźniom przyznaje się tak zwane minimalne prawa do życia, to znaczy gdzie pozbawieni są, i to jest kolejny bardzo ciekawy, przewrotny chwyt artysty, który wyciąga ten tytuł Minimalizm Guantanamo, gdzie właśnie tym ludziom, pisze o tym filozof włoski Giorgio Agamben, przetrzymuje się ich tylko na poziomie tak zwanego nagiego życia. Tego życia, w którym są im gwarantowane jedynie te podstawowe, minimalne elementy pozwalające im przeżyć, egzystować, ale pozbawione wszystkich tych przymiotów, które stworzył człowiek w sensie godności, imienia i całych dobrodziejstw kultury. Wreszcie prawa. Czy w imię naszego bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zawiesić prawa człowieka? I co zrobilibyśmy, jak zachowalibyśmy się, gdyby to zawieszenie praw człowieka dotyczyłoby nas samych, naszych bliskich, naszej społeczności?